chodzi o finanse. Czyżby miało to coś wspólnego z rozgrywkami pozasportowymi, z rozgrywkami finansowymi? Oby tak nie było. Bardzo byśmy tego nie chcieli. Nie chciałbym też nikogo urazić jakimkolwiek posądzeniem. Jedno jest pewne. Na boisku mamy w tej chwili trójkę sędziowską oraz jedenastkę Legii. Nadal nie ma Widzewiaków, więc może podam w międzyczasie składy obydwu drużyn, składy, w jakich te zespoły mają się pojawić na boisku. Zaczynamy od nieobecnych, czyli od piłkarzy Widzewa. W bramce Arkadiusz Onyszko, z dwójką Mirosław Szymkowiak, z czwórką Zbigniew Czajkowski, z piątką Dariusz Gęsior, z ósemką Artur Wichniarek, z jedenastką Rafał Siadaczka, z trzynastką Piotr Szarpak, z piętnastką Daniel Bogusz, z numerem 16 Marcin Zając, z dziewiętnastką Maciej Terlecki i z dwudziestką Andrzej Kobylański. W rezerwie są jeszcze Ludwikowski, Sałaciński, Świętosławski i Kubiak. Piłkarze Legii, którzy wystąpią w dzisiejszym spotkaniu, to Robakiewicz, z dwójką Magiera, z trójką Jacek Bednarz, z czwórką Sylwester Czereszewski, z piątką Jacek Zieliński, z piętnastką Bartosz Karwan, z dziewiątką Ryszard Staniek, z dziesiątką Marcin Mięciel, z szesnastką Jerzy Wojnecki, z dziewiętnastką Piotr Mosur. W rezerwie pozostają Szamotulski, Kacprzak, Jarzębowski, Zejgbo, Kozioł i Oreszczuk. Menadżerem zespołu Legii jest Jerzy Kopa, pomaga mu trener Białas. Od niedawna ten duet pracuje z warszawską Legią. Wciąż nie widać Widzewiaków, to ja aż się boję tego, co może się stać za chwilę. Oto sędziowie jako główny w dzisiejszym spotkaniu Marek Mikołajewski, pomagają mu na liniach Sławomir Rybacki i Grzegorz Ziółkowski. Arbiter pochodzi z Ciechanowa, a dwaj boczni, jeden z Lublina, drugi także z Ciechanowa. No i stadion zastyga w napięciu, wypełnione po brzegi trybuny. Tylko ta strefa buforowa oddzielająca kibiców Widzewa od sympatyków Legii jest pusta. Znakomita pogoda do gry w piłkę, znakomita jak do tej pory atmosfera, ale wciąż na boisku nie ma Widzewiaków. Mecz miał się rozpocząć o 17:30. Ta godzina już minęła, tymczasem piłkarzy Widzewa jak nie było na murawie, tak nie ma. Jest na meczu Andrzej Grajewski, przyjechał także Sławomir Majak, zdobywca pamiętnej bramki, pierwszej bramki w wygranym przez Widzew rok temu na Łazienkowskiej meczu, który dał Widzewowi Mistrzostwo Polski. Wtedy Łodzianie w ostatnich minutach spotkania wygrali 3-2. Przypomnę także, że w rundzie jesiennej w spotkaniu tych zespołów Legia na własnym boisku wygrała 3-1. Rozgrzewają się piłkarze warszawscy. Ławka rezerwowych jest pusta. Mówię o ławce Widzewa. Pusty jest także tunel. Andrzej Grajewski spokojnie stoi. I wreszcie są. Są Widzewiacy przywitani z ogromnym entuzjazmem. No ciekawe, jaka będzie reakcja sędziego, jaka będzie reakcja obserwatora PZPN na to opóźnienie. Spróbujemy w przerwie dowiedzieć się, co było wynikiem takiego spóźnionego wyjścia piłkarzy na ten mecz. Franciszek Smuda, dyskutujący z Tadeuszem Gapińskim, wraz z nimi podąża Radosław Michalski, chociaż już zawrócił i idzie na trybuny. Radosław Michalski oczywiście jest kontuzjowany, więc udziału w dzisiejszym spotkaniu brać nie będzie. Kibice Widzewa bardzo ucieszyli się na wieść o tym, tuż przed spotkaniem nastąpiła w drużynie warszawskiej zmiana, mianowicie widzowany w podstawowym składzie Kenneth Zejgbo. W tymże podstawowym składzie, jak Państwo już się zdążyli zorientować, nie rozpocznie meczu. Jego kontuzja okazała się bardziej dolegliwa niż wszystko na to wskazywało i zamiast Kennetha Zejgbo od pierwszej minuty oglądać będziemy zawodnika z numerem 15, Bartosza Karwana. No ciekawe, komu wyjdzie na dobre to, co działo się przed meczem i co działo się przed meczem? O tym postaram się Państwu powiedzieć w dalszej części naszej relacji. Przypomnę, że jak zwykle w programie trzecim oglądać będziemy najciekawsze fragmenty pierwszej połowy tego spotkania oraz całą drugą część meczu. Wszyscy oczywiście ostrzą sobie zęby na wielkie widowisko. My także czekamy na to.
Wiadomo, że jeszcze nie tak dawno temu spotkanie tych dwóch zespołów wywoływałoby jeszcze zgoła większe emocje, no ale teraz widzę wszędzie cienko. Legia odbiła się z tego dołka, w którym tkwiła przez ostatni czas, no ale zawsze gra mistrz z wicemistrzem Polski, co by to nie mówić. Za moment Ryszard Staniek i Marcin Mięciel, którzy stoją w tej chwili na środku boiska, rozpoczną to spotkanie. Widzew, jeżeli w dzisiejszym meczu wygra, to ma, zachowa jeszcze nadzieję na start w europejskich pucharach. Legia mierząca w mistrzowski tytuł, chociaż po dzisiejszym meczu następnym ligowym spotkaniem legionistów będzie mecz na drugim łódzkim stadionie, tak więc łatwej przeprawy warszawski zespół nie będzie miał na pewno. To widzewiacy zapowiadali od samego początku, że mimo osłabienia, mimo tego niepełnego składu nie dadzą się, że tanio skóry na pewno nie sprzedadzą. Pierwszy atak Legii. Zobaczymy, jak się skończy. Dobre podanie do Stańka. Ten dobrze zablokowany przez Szarpaka i Terleckiego i Czajkowski. Gęsior. On strzelił drugą bramkę w tym fantastycznym meczu na Łazienkowskiej. Przypomnę, że trzecią dołożył wtedy niegrający dzisiaj, także kontuzjowany Andrzej Michalczuk. Szarpak. Szymkowiak, Siadaczka, przekłada piłkę na lewą nogę, podanie do Szarpaka, nie ma spalonego, dośrodkowanie, teraz był spalony. Szymkowiak. Coraz szybsze są akcje ofensywne Widzewa. Mirosław Szymkowiak w polu karnym, prawidłowo blokowany. Jeszcze zdołał Karwan wyłuskać piłkę spod nóg Szarpaka. Szymkowiak teraz musi sam. Wiśniarek, to było inteligentne. Zając. Zając próbował mijać Bednarza, ale nie udało się. I kontra Legii. Rusza lewą stroną Jacek Magiera. Próbował. Zautuł widzewiacy. Bogusz wysoko na pole karne, tam jest Szymkowiak przed jedenastkę, jakiś potężny strzał Zbigniewa Czajkowskiego. No, gdyby to wpadło do bramki, to siatka byłaby mocno, ale to mocno zagrożona. Czereszewski, niebezpiecznie Terlecki, goni go jak może, przepiękne, przepiękne, znakomite zachowanie Macieja Terleckiego. Jaka szybkość dogonił Sylwestra Czereszewskiego, który przecież jest czołowym strzelcem naszej ekstraklasy. Bardzo to było niebezpieczne zagranie i goście wykonywać będą pierwszy w tym meczu rzut rożny. Dziewiętnasta minuta spotkania, wciąż bez bramek na stadionie Widzewa. O! Czegoś takiego nie widziałem, jak żyje. Dariusz Czykier, proszę Państwa. Terleckiego, 3-3, atak Legii, Staniek na lewym skrzydle, niebezpiecznie, brawo Arkadiusz Onyszko. Ależ błąd widzewiaków, na szczęście dla nas niewykorzystany przez zespół Legii i przez Ryszarda Stańka, któremu na drodze stanął Arkadiusz Onyszko. Spójrzmy jeszcze raz. Szybko urwali się legioniści, ruszył do przodu piłkarz warszawski, rzut karny. Faulowany Jacek Magiera przez Arkadiusza Onyszkę i czerwona kartka dla naszego bramkarza. No coś niesamowitego. Widocznie Arkadiusz Onyszko
No nie, nawet nie musiał nic powiedzieć sędziemu, ale arbiter uznał to za faul, również taktyczny faul w polu karnym. Teraz powstrzymują nasi piłkarze bramkarza Widzewa. Spójrzmy jeszcze raz na tę sytuację. Rzucił sobie piłkę obok Onyszki Magiera. No i Onyszko właściwie nie czynił żadnego ruchu w kierunku piłkarza Legii. Leżał na ziemi. Magiera wykorzystał tę sytuację, zaczepił o nogi naszego bramkarza i mamy rzut karny. Z tą czerwoną kartką to sędzia troszkę przesadził. Rzut karny to był rzeczą oczywistą w tej sytuacji. Zawodnik Legii przewrócił się o leżącego na plecach, na dodatek nie wykonującego w jego stronę żadnego ruchu bramkarza Widzewa. Rozgrzewa się Marcin Ludwikowski, a kto opuszcza boisko? Artur Wichniarek. Za Artura Wichniarka zatem, który grał, przypomnę, z ósemką, Marcin Ludwikowski, rezerwowy bramkarz. No tak, i teraz Widzew grać będzie przez 15 minut pierwszej połowy i 45 minut drugiej w dziesiątkę. Nie rozumiem, szczerze mówiąc, tej czerwonej kartki. Rzut karny, z tym się zgodzę. Ale powróćmy na boisko. Dariusz Czykier ustawił piłkę. No oby kopnął tak samo jak wtedy przy tym rzucie rożnym. I kopnął! Nad bramkę i sprawiedliwości częściowo przynajmniej stało się zadość. Jak Państwo widzieli przy rzucie rożnym, który wcześniej egzekwował, teraz w 30 minucie spotkania strzelił ponad bramką, w której stał Marcin Ludwikowski. Ostatnie minuty pierwszej części meczu. Właściwie to Marek Mikołajewski już powinien tę pierwszą połowę skończyć. Poczekajmy jeszcze chwilę. No była ta przerwa związana chociażby z czerwoną kartką Onyszki, z tymi racami, które pojawiły się na murawie. Sałaciński doskonale odebrał piłkę, żeby tylko się nie wystraszył. Pamiętajmy, że to bardzo młody zawodnik, czeka na Andrzeja Kobylańskiego. Sałaciński sam, no i to musi być kartka. Jest kartka dla Dariusza Czykiera. No zdecydowanie na bohatera meczu, jak do tej pory wyrasta Dariusz Czykier. To efektowne zagranie przy rzucie rożnym, następnie przestrzelony rzut karny. Teraz nieprawidłowe powstrzymanie Sławomira Sałacińskiego. No i oczywiście przy piłce staje Rafał Siadaczka. Słynna lewa noga Rafała Siadaczki. Drżą już piłkarze, którzy ustawiają mur. Mówię o zawodnikach Legii. Pierwszy stoi Marcin Mięciel. Może gorzko pożałować, że miał jakieś pretensje do Maćka Terleckiego. Siadaczka. Potężne uderzenie, ale sparowane przez Piotra Mocura. I w tym momencie koniec pierwszej połowy spotkania. 0-0. Widzewie, trzymaj się. Antybohater pierwszej części meczu, sędzia Marek Mikołajewski, rozpoczął drugą połowę spotkania. W przerwie próbowałem się dowiedzieć czegoś na temat tego opóźnionego rozpoczęcia gry w wykonaniu Widzewiaków. Nie chodziło o żaden protest, o żadną manifestację. Jak powiedział Andrzej Grajewski, musiał przekazać zawodnikom kilka motywujących zdań i stąd to kilkuminutowe opóźnienie w wyjściu Widzewiaków na boisko. Zobaczymy, jak to podziała na Łodzian w drugiej połowie spotkania. Legia od pierwszego gwizdka sędziego ostro natarła. No wiadomo, Widzew w dziesiątkę, będzie się bronił, będzie próbował kontratakować, ale bronić się trzeba bardzo rozsądnie. Puścił Siadaczka Karwana, Szarpak poza boisko i będziemy mieli rzut rożny numer 5 dla drużyny Legii. Przypomnę, że Widzewiacy jeszcze nie wykonywali ani jednego rzutu rożnego.
Znów, jak we wszystkich takich przypadkach, do narożnika boiska zmierza Dariusz Czykier. Znów pięciu legionistów w naszym polu karnym, ale pamiętajmy, że Widzewiaków jest o jednego mniej. Czykier. Terlecki jeszcze raz wypchnął piłkę poza boisko. Zatem jeszcze raz z rogu Legia. Czykier nie spieszy się w tych sytuacjach, chociaż to przecież w tej chwili zespołowi warszawskiemu powinno zależeć na czasie. Jerzy Kopa pokazuje Bednarzowi, gdzie ma się znaleźć na polu karnym. Tymczasem spore zamieszanie. Siadaczka wybija w ostatniej chwili. Czekał tam już na piłkę Magiera. Wracający Kobylański powalił Mosura. Bednarz do Mięciela. I Marcin Mięciel dobrze powstrzymany przez Bogusza. No ciekawe, czy Widzewowi uda się przetrwać ten napór warszawskiej Legii. Na razie robią Łodzianie wszystko, co mogą, ale na jak długo wystarczy sił. Zdecydowane interwencje na zmianę teraz Zająca i Bogusza. Nie zmieniają wręcz miejsca wrzucania piłki na boisko zawodnicy Legii. Teraz do Stańka Bednarz, ten z powrotem do Bednarza. Bogusz wybija zbyt krótko, Czykier do tyłu, Mosur do Zielińskiego. Jedynym zawodnikiem, który próbuje tutaj przeszkadzać, jest Andrzej Kobylański. Bardziej z przodu gra też Mirosław Szymkowiak, a pozostali zawodnicy na 16 metrze. No i podanie w pole karne do Karwana. Ale nie utrzymał piłki na boisku napastnik warszawskiej Legii. Dobrze przeszkadzał mu Mirosław Szymkowiak i rozpocznie Widzew. Bednarz do Czykiera. Ruszył gwałtownie do przodu Czereszewski, podanie jednak do Karwana. Spokojnie Szymkowiak. Przydałoby się przetrzymać teraz piłkę przez chwilę. Kobylański. Na nim ciąży odpowiedzialność. Tymczasem kibice Legii rzucają płonące race na pole karne bramki Marcina Ludwikowskiego. Sędzia wstrzymuje grę, zatrzymuje też czas. A z takim samym obrazkiem spotkaliśmy się podczas poprzedniego meczu Legii z Widzewem na łódzkim stadionie. Wtedy także kibice warszawscy wyczekali, trudno ich nazwać kibicami, wyczekali na moment rozpoczęcia drugiej połowy gry i wyrzucili na boisko kilkanaście takich właśnie płonących rakiet. No ale jak tu ganić zachowanie tych ludzi, kiedy w pierwszej połowie to samo przydarzyło się tak wspaniale w tej chwili dopingującym sympatykom Widzewa. Czerwone i białe karteczki rozdawane w przerwie czynią w tej chwili niesamowity wręcz efekt. Skomponowane z nich barwy Widzewa. No i nieustanny doping. Tak bardzo w dzisiejszym meczu potrzebny naszym piłkarzom. Piąta minuta gry w drugiej połowie spotkania. Mija w tej chwili, chociaż na pewno sędzia doliczy czas, jaki był potrzebny na zlikwidowanie skutków tego, co zrobili kibice Legii. Pokazuje Mirosław Szymkowiak, że jeszcze grać się nie bardzo da, ale Marek Mikołajewski już grę wznowi. Piotr Mosu. Czykier. Wojnecki. Tak próbują niczym w piłce ręcznej rozprowadzić szyki obronne Widzewa legioniści. Niewiele brakowało, a przejąłby Szymkowiak piłkę. Staniek z klepki odgrywał Czykierowi. Szymkowiak natychmiast do Kobylańskiego. Ten ma przy sobie Jacka Zielińskiego.
No i faul Zielińskiego i to powinna być żółta kartka. Przypomnę, że Zieliński już jedną w dzisiejszym meczu obejrzał. Ale znając Marka Mikołajewskiego i to, co robił w pierwszej połowie, piłkarz Legii czerwonego kartonika, czyli tego, co byłoby konsekwencją drugiej żółtej kartki, w dzisiejszym meczu się nie doczeka. Jestem gotów się o to założyć. Wszak z Ciechanowa taki okręg reprezentuje pan Marek Mikołajewski. Znacznie bliżej jest do Warszawy niż do Łodzi. Kobylański już wraca na pole karne. Szymkowiak ustawił piłkę, tylko dwóch piłkarzy Legii w murze. Kobylański obok słupkach. Jakaż to była wspaniała okazja. No szkoda, szkoda. W tej chwili bramka dla Widzewa to jest coś, co przyjęlibyśmy wręcz na kolanach niemalże. Bo w jak ciężkiej sytuacji znajdują się łódzcy piłkarze w tej chwili, to wszyscy z Państwa oglądający naszą relację doskonale wiedzą. Grają w dziesiątkę, w bramce rezerwowy bramkarz, młody, nieograny. Ale ogromnym wysiłkiem, ogromną ambicją widzewiacy muszą bronić się przeciwko falowym atakom zespołu warszawskiego. Znakomicie Zając. Teraz, żeby tylko się nie bawił, Terlecki od razu do przodu, do osamotnionego Kobylańskiego. Tak będzie wyglądała gra Widzewa. Bogusz. I znów Kobylański, wielokrotnie krytykowany za brak aktywności w grze. W dzisiejszym meczu musi pracować za siebie i Artura Wichniarka, który musiał opuścić boisko, by zrobić miejsce dla Marcina Ludwikowskiego. Daleko od własnego pola karnego grają teraz widzewiacy. Każda chwila tej gry jest niezwykle cenna. Bogusz przewrócił Mięciela. Sędzia ostrzegł Szymkowiaka dla odmiany przed jakimiś nerwowymi gestami i znów Legia. Wojnecki do Karwana. Zieliński. Przesuwają się łódzcy obrońcy. I znów przejęcie piłki. Nie mógł podawać Kobylański do Szymkowiaka. Byłby spalony. Teraz dopiero za wolne to podanie. I Szymkowiak fauluje rywala. Zbyt wolne było to podanie do Mirosława Szymkowiaka. A ten, próbując odzyskać piłkę, zaatakował legionistę nieprzepisowo. Gęsior. Nie sięgnął Siadaczka. Mięciel. Przy nim Daniel Bogusz. Szarpak. Siadaczka. Przytrzymał piłkę, siedząc właściwie na niej, Jerzy Wojnecki. Ale po raz kolejny nie popisał się Bartosz Karwan. W prostej sytuacji wyjechał z piłką poza boisko. Patrzę na to, co dzieje się na ławce rezerwowych Legii. Jerzy Kopa poprosił do siebie Keneta Zejkwo. Teraz przekazuje mu jakieś uwagi. To oznacza, że za moment może być zmiana. Nie widzą Państwo tego, co dzieje się za stojącym trenerem Białasem. A tymczasem legioniści znów pod naszym polem karnym. Magiera, krótkie rozegranie piłki. Jeszcze Magiera, przy nim Sałaciński i fatalne zagranie legionisty. Szansa przed widzewiakami. Szymkowiak pokazał mu Kobylański, gdzie ma zagrać. Doskonałe podanie Szymkowiaka. Kobylański w polu karnym źle przyjął piłkę. Musi teraz poczekać na Szarpaka. Szarpak był, jest! Jest, był Piotr Szarpak, jest bramka. Mówiłem o tym, kiedy Szarpak strzelał w pierwszej połowie, że jeszcze się nie udało, ale próbować trzeba. Przepiękne, czyściutkie, celniutkie uderzenie Piotrusia Szarpaczka. 1-0 prowadzi Widzew, który, przypomnę, gra w dziesiątkę. Akcję rozpoczął Mirosław Szymkowiak doskonałym zagraniem do Andrzeja Kobylańskiego i Szarpak uderzył tak, jakby to był trening, albo jakby to była ostatnia szansa na posłanie do piłki do siatki w życiu Piotra Szarpaka.
No, Legia w tej chwili potężnie skarcona. Szymkowiak bije brawo Kobylańskiemu, bije brawo Szarpakowi. To akcja tej trójki piłkarzy. No i twarz Franciszka Smody mówi wszystko, jakże w tej chwili wściekli muszą być piłkarze warszawscy. Przecież już mieli widzew podany na tacy i na talerzu. Już mieli Onyszkę, który dwukrotnie znakomicie interweniował poza boiskiem. Mieli rzut karny, mieli piłkę na 11 metrze i bramki nie zdobyli. Grają wciąż niemal na naszej połowie boiska, ale widzewiacy, właśnie widzewiacy wyprowadzili kontratak i strzelili bramkę. 1-0, cóż za wspaniała wiadomość. I teraz wejdzie na boisko Kenneth Zejgbo, zmieniając Dariusza Czykiera. No Dariusz Czykier, co ja muszę Państwu, czy co ja będę dużo mówił, no to co robił w pierwszej połowie, to była woda na młyn Widzewa. Czykier wściekły, Zejgbo na boisku i zobaczymy. Ale 1-0 dla Widzewa i to jest rzecz wielka, drodzy Państwo. Sięgnął piłki Szymkowiak, niebezpiecznie Karwan rusza do przodu, tam jest tylko siadaczka. Karwan zablokował strzał Maciej Terlecki. I piłka dla Widzewa. Oj, odrobinę możemy się uspokoić, to jednobramkowa zaliczka w takim meczu to bardzo, bardzo dużo. Nie wiem, czy pamiętają Państwo to znakomite, z pewnością Państwo pamiętają znakomite spotkanie Widzewa z Legią na tym stadionie, zakończone zwycięstwem 1-0, kiedy Jacek Dębiński w 81 minucie spotkania pokonał bramkarza rywali. To był jak do tej pory ostatni mecz Widzewa z Legią rozegrany na tym boisku. No i co będzie dzisiaj? Znów dalekie podanie do Szymkowiaka. Strącił głową do Zająca. Zając, popczyk pola karnego, nie było tam żadnego złodzia. Teraz dopiero pędzi do piłki Andrzej Kobylański. Ach, jaka szkoda. Robakiewicz rzucił się, ale nie sięgnął piłki. Teraz trzeba wracać. Trzeba wracać. Łodzianie powoli zmierzają pod własne pole karne. Zajmują się w tej chwili przeszkadzaniem legionistom. I faulowany był Bartosz Karwan. Taką decyzję podjął Marek Mikołajewski. No, drodzy Państwo, ależ jeszcze będą emocje. Ile tego przed nami? Szymkowiak przy tej akcji nie do końca wiedział, co ma zrobić z piłką. Zając do niej doszedł, no i że tu nie było Kobylańskiego. Ale Andrzejowi Kobylańskiemu należą się ogromne brawa za tamto podanie do Szarpaka. Brawa gigantyczne dla Mirosława Szymkowiaka za zagranie do Andrzeja Kobylańskiego. Wróćmy jednak na boisko. Legioniści, Wojnecki, niedobrze do Stańka, ten atakowany przez Sałacińskiego. No tak, Marek Mikołajewski będzie odgwizdywał każde ostrzejsze zagranie piłkarza Widzewa, bo takie zadanie widocznie w dzisiejszym meczu ma wypełniać ten sędzia. Miękko do Mięciela. Sprytnie chciał to zrobić Staniek. Mięciel jednak bez litości atakowany przez Daniela Bogusza. Wspominałem wielokrotnie o tym, że Bogusz to zawodnik niezwykle twardy. Teraz Daniel Bogusz przy czarnoskórym Zejgbo. Tymczasem Wojnecki, podobnie jak w pierwszej połowie, niepilnowany. Widzę, przecież gra w dziesiątkę. Szymkowiak doskonale to zrobił. Zając, żeby tylko się nie bawić. Gęsior rusza do przodu. Zając, został Kobylański. Pokazuje Sałaciński, by do niego zagrać. Nie dostrzegł go Marcin Zając. Teraz sam prawym skrzydłem. Mosur i aut dla Widzewa. I znów gramy daleko od własnej bramki, co w tej sytuacji jest najważniejsze. Przypomnę, od 56 minuty gry Widzew prowadzi z Legią 1-0. Mimo osłabienia, mimo przeciwności losu, mówię tu o kontuzji Czajkowskiego w pierwszej połowie spotkania i mimo, no co tu dużo mówić, nieprzychylności sędziego. Terlecki będzie szybszy od Zejgbo. No i nie bawił się Maciej Terlecki. Słusznie. Słusznie. Ludwikowski jest młodym bramkarzem. Z Onyszką jeszcze mógłby spróbować sobie zagrać, ale w takiej sytuacji to była rozsądna decyzja. Siadaczka. Bronią się na razie. Bronią się znakomicie. Łodzianie
Nie ma takich błędów jak w pierwszej połowie, kiedy dwukrotnie przez niefrasobliwość Widzewiaków piłkarze Legii przedarli się pod naszą bramkę i tylko wspaniałe interwencje Onyszki uchroniły nas od utraty gola. Bednarz. Siadaczka wręcz na nim, nie przy nim. Siódmy rzut rożny. Nie ma Czykiera. Ośrodkowywać będzie Staniek. Wysokie dośrodkowanie, ale tak wysokie, że nie sięgnął piłki głową Jerzy Wojdecki i Marcin Zając i Andrzej Kobylański. Dwóch tylko Widzewiaków, trzech Legionistów. Zgubił piłkę Zając, ale aut będzie dla Widzewa. Mimo iż sugestywnie dosyć podnosił palec w górę Piotr Mosur, Franciszek Smuda zdenerwowany tym, że młody pomocnik Widzewa piłkę zgubił. Szymkowiak. Terlecki, siadaczka, powinien dostać piłkę. To właśnie on, rusza Kobylański. Wykłada piłkę siadaczce za mocno, odrobinę za mocno zabrał ją Rafał Siadaczka. A dokładnie, rzecz ujmując, za lekko zagrał Andrzej Kobylański. Siadaczka musiał zagarniać piłkę spod siebie. Zejgbo. Załaciński dał się odepchnąć, ale tylko przez chwilę. Poprawka Załacińskiego skuteczna. Terlecki znowu odrobinę za późno interweniuje. Pięknie Marcin Zając. Kobylański pokazuje znów, gdzie ma Zając zagrać. Zając jednak rusza sam. Kobylański ucieka na drugą stronę. Nieprecyzyjne zagranie Zająca. Szkoda. Już powinien chyba iść sam do końca. Szarpak, ależ walczą Widzewiacy, ależ walczą i za to oklaski od tego wypełniającej niemal po brzegi, jak już mówiłem, z wyjątkiem tych stref buforowych oddzielających Łodzian od przyjezdnych wypełniających stadion widzewski kibice. Ten doping na pewno pomaga Widzewom, na pewno pomaga piłkarzom, pomaga im wykrzesać. Ale jeszcze sporo gry, jeszcze będą tych sił potrzebowali bardzo dużo. Siadaczka do Gęsiora. Ten przy linii końcowej atakowany przez Mosura, właściwie pilnowany przez Mosura. Szarpak. Przed nim Karwan. Szarpak poradził sobie z Karwanem. Jest jeszcze Mosur. No tak, Piotr Szarpak do narożnika. A jak? I rzut rożny dla Widzewa. Pierwszy w dzisiejszym meczu, ale ileż czasu przy okazji zaoszczędził Piotr Szarpak. A przede wszystkim gramy daleko od własnej bramki. Marcin Zając musi uważać na Mięciela. Bogusz na Zejgbo. Terlecki rozstawia swoich kolegów z defensywy. Pokazuje Jerzy Kopa Kenetowi Zejgbo, by jak najdalej do linii wyciągnął naszego obrońcę. Dwóch tylko piłkarzy Widzewa w polu karnym, Gęsior i Kobylański, dośrodkowanie na wysokiego Gęsiora, jeszcze będzie siadaczka prawą nogą dla odmiany, ale pewnie interweniował Zbigniew Robakiewicz. Pozwolę Państwu, że tej decyzji sędziego już nie będę komentował, szkoda strzępić język. Załaciński, coraz lepiej poczyniający sobie w pojedynkach z tymi przecież gwiazdami polskiej ligi, co tu dużo mówić. Ale centra przed pole karne, dobrze ustawiony Gęsior. Kobylański wyprzedził jednak Załacińskiego, Karwan, Zejgbo. Jeszcze Zejgbo, krótka kiwka, Terlecki cały czas przy nim, teraz trzeba uważać. Zejgbo w polu karnym, minął czterech piłkarzy Widzewa i Daniel Bogusz. Uff. Trzeba uważać na te dribblingi Zejk, bo one są takie przedziwne. Właściwie nie wiadomo, jak ta piłka trzyma się jeszcze nogi czarnoskórego piłkarza. No a to jest to, co wszyscy polscy trenerzy mówią o Marcinie Mięcielu, że byłby znacznie lepszym zawodnikiem, gdyby nie usiłował każdej piłki atakować przewrotką. A my jeszcze raz oglądamy sytuację stworzoną przez Keneta Zejkbo.
23 minut do zakończenia meczu. Widzew prowadzi 1-0, ale cały czas zepchnięty do defensywy. Tyle, że te ataki Legii są mało precyzyjne. Czeka Marcin Ludwikowski, by spokojnie wybić piłkę do przodu w kierunku Kobylańskiego. No, sprytnie wyczuł Andrzej Kobylański, że może się pomylić Piotr Mosur. Pomylił się także Jacek Zieliński, ale Mosur asekurował kolegę. Zejbo. Przy nim Szarpak, mocno stoi na nogach Kenneth Zejbo. Nie pozwoli się odepchnąć od piłki. To jest główny atut tego zawodnika, no, ale teraz poradził sobie z nim równie mocno zbudowany jak napastnik Legii Rafał Siadaczka. I Gęsior wysyła w bój Kobylańskiego, nieco wyrzucające podanie. Znów tylko trzech zawodników Widzewa na połowie Legii. Kobylański faulowany przez Jacka Bednarza i będziemy mieli rzut wolny dla Widzewa. Teraz pokazują trenerzy naszego zespołu części swoich zawodników, by przesunęli się do przodu, ale reszta ma zostać, ma pilnować piłkarzy Legii, bo to jest w tej chwili ważniejsze. Nie ma co na hura atakować warszawskiej bramki. Prowadzimy 1-0 w sytuacji skrajnie wręcz niekorzystnej, grając w dziesiątkę od 30 minuty meczu. Zatem trzeba grać rozsądnie. Zając, jeszcze Zając, odbita piłka Gęsior czy Robakiewicz? Robakiewicz. I trzeba wracać. Muszą wracać, ustawiać szyki obronne Widzewiacy. My jeszcze raz oglądamy sytuację sprzed chwili. A tymczasem przy piłce Legia. Karwan. O, żaden z łódzkich obrońców nie ruszył teraz piłki. Został w bramce Ludwikowski, może i słusznie. I przepięknie Marcin Ludwikowski. Krótki ruch usiłował zmieścić piłkę Marcin Mięciel. Spójrzmy jeszcze raz. Znakomita obrona Marcina Ludwikowskiego. I ósmy rzut rożny dla Legii. Znów spore zamieszanie w polu karnym. Bardzo dużo biało-zielonych strojów. Staniek. Zablokowane uderzenie, jest jeszcze Czereszewski, przy nim Siadaczka. No i Rafał Siadaczka wykorzystał to, że był lepiej od piłkarza Legii ustawiony. Kobylański toczący kolejny pojedynek z Zielińskim. Kobylański musi zatrzymać piłkę, poczekać na kolegów. Dobiega tam Sałaciński, w polu karnym jest tylko Zając. Kobylański tymczasem przetrzymuje piłkę najdłużej jak może i słusznie. Gęsior z powrotem do Kobylańskiego, ten do Szarpaka, Szarpak z poziemi, skozłowała jeszcze piłka i Robakiewicz. No, nie zadrżały ręce bramkarzowi Legii, którego już dzisiaj raz Piotr Szarpak pokonał. Ale ważne jest to, że Widzew nie trzyma się kurczowo obrony, że wyprowadza te ataki, że przy każdym mimo wszystko zagraża bramce Zbigniewa Robakiewicza, że legioniści muszą mimo wszystko mieć się na baczności. Teraz będzie niebezpiecznie. Przed Bednarzem jest Szymkowiak. Bednarz od razu na pole karne. Brawo Rafał Siadaczka i Piotr Szarpak dogoni piłkę. Natychmiast do przodu, byle dalej od własnej bramki. Kobylański zmęczony. No przed chwilą miał długą przebieżkę. Musi chwilę odpocząć. Staniek. Znów przed naszym polem rozgrywają piłkę legioniści, ale przypomnę, gramy w osłabieniu, po ziemi. Sałaciński, wybić, Szymkowiak zablokowany, jeszcze Zając, dobrze, chociaż nieco zbyt krótko. I Zieliński. Krzyczy do Marcina Zająca Franciszek Smuda, by nieco się cofnął. Tymczasem dwójkowa akcja Bednarza z Magierą. Magiera wykłada piłkę Mosurowi. No, trzeba zablokować Mosura. Mosur potężnie strzela. Odbita piłka przez Macieja Terleckiego i poza boiskiem. No, kończy się rzecz na strachu. Popatrzmy jeszcze raz. Sławomir Sałaciński zapewne wie o tym, że Mosur dysponuje potwornym wręcz uderzeniem z dystansu. A mimo to spóźnił się z dojściem do obrońcy Legii, ale dobrze ustawiony był Maciej Terlecki. I dziewiąty już rzut rożny dla Legii. Jakże wolno dla nas płyną te minuty. Znów dośrodkowanie, Gęsior wyskoczył, Zając musi dogonić piłkę i do przodu. Z zabocznej linii.
ale zaczynają się już spieszyć legioniści. Mniej więcej minut do końca meczu. Mocur na drugą stronę do Bednarza. Natychmiast wychodzi do niego Siadaczka, ale zbyt daleko wyjść nie może, bo zostawi wtedy za plecami kolegów. Dobrze Bogusz. Zieliński przytrzymywany Andrzej Kobylański przez Jerzego Wojneckiego. Magiera w poprzek. No, spokojnie, spokojnie pokazywali widzewiacy, rozkładając ręce, ale ta piłka tak wolno się toczyła, że w każdej chwili mógł do niej doskoczyć któryś z legionistów. Spójrzmy jeszcze raz, jak to wyglądało. Często, niestety, często będą dostawali niepilnowani legioniści. I druga zmiana w zespole warszawskim za Bartosza Karwana, który grał z 15, chodzi z numerem 7 Jacek Kaczczak. Pierwsza próba nawiązania jakiegoś dialogu Kaczczaka z piłką nieudana, ale akcja legionistów. Magiera jest po prawej stronie, Mięciel, do niego właśnie podanie i wyprzedza Marcina Mięciela Rafał Siadaczka i po raz 10 w tym meczu z narożnika boiska legioniści. Ależ gniotą, widzę, cofnięty bardzo głęboko, wybijający piłkę. To prawdziwa obrona Częstochowy w wykonaniu widzewiaków. Ale prowadzą 1-0 dzięki cudownemu strzałowi Piotra Szarpaka. Wojnecki. Gęsior ostro przy nim. Udało się dośrodkować i znakomicie Marcin Ludnikowski wyprysnął z bramki. Teraz czeka, aż wyjdą zza pleców napastnicy Legii i do przodu. No to jeszcze raz interwencja naszego młodego bramkarza. Niestrudzony Piotr Szarpak biega między legionistami, usiłując już na ich połowie mimo wszystko przeszkadzać w rozegraniu akcji. Zejgbo! Wpadł w pole karne, pokazuje Mirosław Szymkowiak, że ręką pomógł sobie przy tej akcji napastnik Legii. Popatrzmy jeszcze raz. Oczywiście! Ręką przyjął piłkę Kenneth Zejgbo. Kolejne ukłony i gratulacje dla Marka Mikołajewskiego. 11 rzut rożny. Bednarz. I można odetchnąć. Jeszcze mniej więcej przez kwadrans. Będziemy z pewnością tak bardzo się denerwować. Przypomnę, w 56 minucie Szymkowiak do Kobylańskiego, ten do Szarpaka i widzę wprowadzi 1-0. Kaczczak. Przepilnował Gęsior Keneta Zejgbo, Sałaciński. I kolejna chwilka, ale to naprawdę chwilka oddechu dla łódzkiej dziesiątki, bo właściwie trudno mówić o jedenastce w przypadku Widzewa. Po czerwonej kartce Onyszki. Znów Sałaciński blokuje dośrodkowanie Wojneckiego. To znakomicie spisuje się ten młody chłopak. Wyrzucony aut, chorągiewka sędziego obocznego w górze. No i Marek Mikołajewski nie miał teraz wyjścia. Musiał zareagować na sygnalizację kolegi, aczkolwiek zapewne niechętnie. Źle Piotr Szarpak. Ale źle także Mięciel. Szarpak do przodu, Kobylański nie dojdzie do piłki, bo tam jest Bednarz. Ale znów daleko od naszego pola karnego rozpoczynają akcję legioniści. Zieliński do Zejgbo.
i spokojnie od własnej bramki rozpoczniemy grę. Proszę posłuchać tego stadionu. Jest dla kogo grać. Sprytnie zrobił to Kobylański. Szymkowiak strącił z powrotem do Kobylańskiego. Szymkowiak, Kobylański w polu karnym, nadbiega jeszcze Zając. Szymkowiak przewrócił się, ale dzięki temu opanował odbitą przez Kacprzaka piłkę. I znów to my jesteśmy pod polem karnym Legionistów, a nie oni pod naszym. I zdołał dośrodkować Szymkowiak. Kobylański nie sięgnął piłki i nie ma spalonego. Szarpak jest po prawej stronie. Sałaciński, Szarpak do Gęsiora. Temu odskoczyła niestety piłka. Szarpak, zablokowane uderzenie. Co zrobi Gęsior? Rozsądnie. W stronę linii pokazuje Franciszek Smuda Szarpakowi, by poszedł do przodu. Gęsior do Marcina Zająca. No i rusza teraz Smuda do bocznego sędziego, który zasygnalizował aut dla Legii. Jakież ogromne emocje, jakież nerwy. Jeszcze no mniej więcej tuzin minut, może 11. Trzeba to wytrzymać. Wszyscy wierzymy w to, że Widzewiacy to wytrzymają. Wierzą to na pewno wszyscy kibice na stadionie. Oszukał Kacprzak zmęczonego tą przebieżką Szymkowiaka. O! Jerzy Wojnecki zamiast dośrodkować spróbował sobie strzelić. No jak ta próba wyszła, to wszyscy widzieliśmy. Kobylański szukający tam sobie miejsca pomiędzy Mocurem i Zielińskim. Trzeba przyznać, że często nasz napastnik sprawia sporo problemów obydwu defensorom Legii. Emocje. Nikt nie siedzi na ławce rezerwowych Widzewa. Wszyscy stoją. Franciszek Smuda nerwowo chodzi. Kacprzak. Magiera. Przyjął piłkę, ale metr za końcową linią boiska. Będą się tak bronili Widzewiacy. No już niewiele czasu zostało. Bronią się, grają w taki sposób od 30 minuty spotkania. Szkoda, że Zając nie zabrał się teraz z piłką. Mięciel do Bednarza. Zając wyprzedza Bednarza. Nie może, niepotrzebnie wybija na aut Marcin Zając. Chociaż odpoczynek Widzewiakom się przyda. Leży Piotr Mocur. Już się podniósł. I ciekawe, czy piłkarze Legii oddadzą piłkę, bo pamiętam mecz, w którym w takiej samej sytuacji piłki nie oddali. No jednak, zachował się Jacek Bednarz. Mecenasem zwany, a to z racji studiów prawniczych. Ale już teraz skończyły się uprzejmości i zaczęła się znów ostra gra. Sałaciński przy stańku, nie wybiegł do przodu. Widać, bardzo dokładnie poinstruował swój zespół Franciszek Smuda, jak ma zachowywać się w takich sytuacjach. Kolejna wrzutka na pole karne. Szymkowiak walczy z Magierą. Gdzie jest piłka? Zając. Jeszcze Zając z Mięcielem. Szybszy Marcin Zając, Mięciel trzyma piłkę na ziemi, faulował chyba Zająca, wmieszał się w to wszystko Bogusz. Kacprzak, Wojnecki, pokazuje się Czereszewski, Zejgmo pędzi do piłki, przy nim Piotr Szarpak. Wojnecki ma miejsce na dośrodkowanie zablokowane przez Siadaczkę, Terlecki mocno do przodu. Jeszcze raz wybić piłkę jak najdalej, ale zamknięci na własnej połowie boiska Widzewiacy. Wojnecki. Nie zdołał zablokować dośrodkowania Szarpak. Tyle, że dośrodkowanie fatalne. Na szczęście dla nas. I Ludwikowski, Kobylański przyjął piłkę. Kacprzak. Powinien ktoś wyjść do niego. Zdecydował się na to Terlecki. Dobrze Bogusz.
Szymkowiak spokojnie do Kobylańskiego, temu odskakuje piłka. No trzeba teraz zagrać dokładnie. Mamy piłkę, jesteśmy dosyć daleko od własnej bramki. Doskonałe podanie do Piotra Szarpaka, w środku jest Kobylański, jest także Zając, 3-3. Szarpak zmęczony wyraźnie, niepotrzebnie chyba zaczekał na Wojneckiego. No ale wywalczył rzut rożny. To przetrzymanie piłki na połowie przeciwnika, blisko pola karnego Legii, to jest kluczowa sprawa. Jak najdalej od własnej bramki grajmy, a tak niewiele brakuje, żeby tutaj Widzew zatriumfował nad Legią, która w pewnym momencie poczuła się chyba zbyt pewna siebie, mając wszystko. Pomoc sędziego wyrzuconego z boiska o nyszkę, jednego piłkarza więcej. A tymczasem Widzewiacy po raz kolejny, jak do tej pory, pokazują cały czas nieustannie, że jest to wciąż mimo trudności zespół z gigantycznym wręcz charakterem. Gęsior próbował przeskoczyć Robakiewicza, nie udało się. Około 7 minut do końca meczu. Tak niewiele brakuje. A tak wiele brakowało Ryszardowi Stańkowi, który od pewnego czasu no, wzmocnił swoją konstrukcję fizyczną, mówiąc delikatnie. Nosi przed sobą dosyć pokaźny brzuszek, co w sposób oczywisty wpłynęło na szybkość ruchów tego zawodnika, co widzieliśmy przed chwilą. Bednarz atakowany przez Gęsiora, ale już koniec tego pressingu, znów wracają Widzewiacy na tak zwane z góry upatrzone pozycje. Wojnecki do kotła, może coś tam się zdarzy nad ulicą Legioniści. Gęsior spokojnie odebrał piłkę Czereszewskiemu, Szarpak uprzedzony jednak, jeszcze Gęsior walczący z Wojneckim. No i oczywiście w sytuacjach spornych jest aut dla Legii. Zanim jeszcze boczny sędzia zdołał podnieść chorągiewkę, główny już pokazywał, że to warszawiacy będą wznawiać grę. Piękna sztuczka techniczna Zejko, bardzo dobrze Marcin Zając, Kobylański po raz kolejny walczący z Zielińskim. No i faulowany był tym razem, przepraszam, z Mosurem oczywiście walczył Kobylański, faulowany był nasz napastnik. Powoli przesuwają się Widzewiacy do wykonania tego rzutu wolnego. No to jest jasne, nam się nie spieszy, drodzy panowie, nam się absolutnie spieszyć nie może. Ruszył w lewą stronę Kobylański, Szymkowiak do Zająca. Dobre odegranie Zająca do Szymkowiaka, ten natychmiast na pole karne. Kobylański, jak niewiele brakowało, ale co, spalony. No jakiś pomysł, jakiś wspaniały pomysł. Jak chcesz uderzyć psa, to kij się zawsze znajdzie. Nie, był spalony. Przepraszam pana bocznego sędziego. Troszeczkę już mnie ponosi, no ale trudno się dziwić w takiej sytuacji, jak bardzo chcielibyśmy, żeby ten wynik, który jest w tej chwili, dotrwał już na tablicy do końca spotkania. Szymkowiak. Legioniści sprawiają wrażenie ociężałych, zmęczonych. Proszę spojrzeć, Kobylański i Mosur. Kobylański teraz, podobnie jak Piotr Szarpak, czynił to kilka chwil temu. Przetrzymuje piłkę daleko od naszej bramki, co jest rzeczą najbardziej istotną. Czeka na jakiś zdecydowany ruch Legionisty. Tymczasem Terlecki ma mnóstwo miejsca, pokazuje mu się Gęsior. Terlecki sam w pole karne. Jeszcze Maciej Terlecki atakowany przez Magierę. Terlecki utrzymuje się przy piłce. Dośrodkowanie! Kto trafi w piłkę? Nie trafił. Zając jest, Piotr Szarpak. Marcin Zając musi szybko uciekać ze spalonego. Siadaczka, no jest wspaniale, gramy pod porem karnym Legii, żeby tylko teraz Legioniści nie przerwali tej akcji, nie wyprowadzili jakiejś kontry. Terlecki do Zająca, Zając! Jak mógł tego nie trafić? Byłoby już po meczu, ależ to było podanie. Marcin Zając sam, bramka, w niej tylko Robakiewicz mógł zrobić z piłką.
wszystko i można by było krzyczeć Legii na kolana, a tak trzeba jeszcze walczyć do końca. Czereszewski, on podrywa swój zespół, specjalista od strzelania bramek w ostatnich minutach meczu. Bednarz na pole karne, dobrze Daniel Bogusz, jeszcze będzie Bednarz, znów do kotła. Tym razem Terlecki spokojnie w narożnik pola karnego, ale tam po raz kolejny jest Bednarz, Bogusz! Zejgbo i Ludwikowski, ale faulowany był Daniel Bogusz. Nie, nie przerwał sędzia gry. No coś niesamowitego, co dzieje się pod bramką Widzewa. Ta interwencja Marcina Ludwikowskiego była tak przed niej marki, że aż trudno cokolwiek więcej o niej mówić. Jest Szymkowiak po drugiej stronie. No i co, panie sędzio? Żółta kartka? Żółta kartka. Dlaczego Jacek Zieliński wcześniej za takie samo zagranie nie dostał żółtej kartki? Bo już jedną miał i musiałby pan pokazać czerwoną. A w tej chwili Jacek Kaczczak ukarany żółtą kartką. Gramy na połowie Legii i to jest w tej chwili najważniejsze. Trzy minuty zostały do końca. Zobaczymy, czy Marek Mikołajewski będzie w nieskończoność przeciągał grę. Aj, niedobre zagranie Szymkowiaka. Kobylański wchodził w inne miejsce pola karnego. Wracać teraz, wracać muszą Widzewiacy, chociaż są zmęczeni, chociaż przez cały czas przecież robią co mogą, krzeszą z siebie ostatnie siły już. Szarpak wraca za Czereszewskim, zablokowane uderzenie. Ludwikowski, no... Spokojnie, spokojnie pokazuje Franciszek Smuda Marcinowi Ludwikowskiemu, ale już powinien wybijać, żeby Marek Mikołajewski nie zdążył odgwizdać mu przetrzymania piłki. Dobrze, Andrzej Kobylański, wybiegają Gęsior i Sałaciński. Zmęczony teraz dla odmiany Zając, ale już podbiega i do niego właśnie Gęsior. Szkoda, że zabrakło temu zagraniu precyzji. Brawo bije Dariuszowi Gęsiorowi Franciszek Smuda. Widzimy w tej chwili już cały czas na ekranie, ile zostało do końca spotkania i te cyferki, magiczne cyferki w tej chwili dla nas będziemy się wpatrywać, bo przecież tak mało brakuje do szczęścia. To co tu się będzie działo, jeżeli Widzewiacy to spotkanie wygrają? Ale uwaga! Dwóch piłkarzy Legii zderzyło się w powietrzu, Zając trafił w nogi Bednarza, Bogusz. Dobrze, dobrze, nie wybijają na oślep piłkarze Widzewa, przetrzymują piłkę, szanują ją. Szymkowiak pogubił się niepotrzebnie, podnosi rękę Kenneth Zejgbo, bo teraz Legioniści mają przewagę liczebną w okolicy linii początkującej pole karne. Zejgbo i brawo Ludwikowski! Po raz kolejny brawo Ludwikowski, Mirek Szymkowiak przeprasza teraz swoich kolegów. Kuca, no on na pewno jest bardzo zmęczony. Jeszcze półtorej minuty regulaminowego czasu gry. Tymczasem Ludwikowski, do Szarpaka nie dotarła jednak piłka, do strzelca jedynej bramki w dzisiejszym spotkaniu. Jakież napięcie nerwowe. Kaczczak do Zejbo. Ten od razu atakowany przez Szarpaka. Szarpak teraz zostaje przy Wojneckim. Mosur, ktoś powinien do niego dojść. Mosur wypuszcza sobie piłkę, będzie strzelał. Mosur nad poprzeczką. Ach, na pewno zadrżały w tym momencie gdzieś tam podświadomie nogi naszego bramkarza Marcina Ludwikowskiego, bo przecież on także wie, jak mocno potrafi uderzyć Piotr Mosur. Ale Ludwikowski pilnował piłki, która przeleciała pół metra ponad poprzeczką. No i widzą państwo, teoretycznie jeszcze 30 sekund. Właściwie w drugiej części spotkania nie mieliśmy dłuższych przerw w grze, które wymagałyby przedłużenia. No poza może tym momentem, kiedy kibice Legii rzucili na boisko te ogniste świece. Rafał Kubiak przygotowany do wejścia na plac z gry, ale na razie akcja się toczy, więc nie można dokonać zmiany. Siadaczka przeszkadza, jak może Jackowi Kaczczakowi. Zejgbo daleko od naszego pola karnego. Teraz podanie na prawą stronę do któregoś z legionistów. Zablokowane dośrodkowanie przez Piotra Szarpaka. To 12 już rzut rożny Legii. I co zrobią? Co zrobią legioniści? Prawie wszyscy już w okolicy naszego pola karnego. Tylko Mosur trochę przed i Jacek Zieliński przy Andrzeju Kobylańskim. Dośrodkowanie na 16 metr. Kaczczak strąca piłkę. Terlecki, Szarpak spokojnie wybija do przodu. Jeszcze Jerzy Wojnecki jest, czyli Marcin Zając. No uważać tutaj trzeba na środku na Piotra Mosura. Jacek Bednarz dobrze zaatakowany przez Szarpaka wybija do przodu. Marcin Zając, Zieliński z powrotem do kotła, ale to będzie aut dla Widzewa. No i jeszcze kilka chwil oddechu, ale zmiana teraz. To klasyczna, taktyczna zmiana.
schodzi Piotr Szarpak. Taka jest decyzja Franciszka Smudy. Piotr Szarpak, który jest bardzo zmęczony. Jego miejsce zajmie Rafał Kubiak. Piotr Szarpak z numerem 13. Przypomnę, w 56 minucie to właśnie on strzelił bramkę dla Widzewa. Bramkę, która w tej chwili daje nam wciąż 3 punkty w tym spotkaniu. Daje nam zwycięstwo, jeżeli dotrwają Widzewiacy do końca. Szarpak jeszcze rozmawia z arbitrem, który pogania go. Szarpak zapewne mówi: panie sędzio, no jestem tak zmęczony, że nie mogę biec szybciej. Ale na pewno, żeby nie wiem jak wolno schodził Piotr Szarpak z boiska, to sędzia ten upływający czas na pewno doliczy, bo jeśli chodzi o to, co Marek Mikołajewski robi w dzisiejszym spotkaniu, to złudzeń nie mamy. Gigantyczne brawa dla Piotra Szarpaka. Dziękujemy. Dziękujemy za to uderzenie, po którym Zbigniew Robakiewicz, mimo iż wyciągnął się w powietrze jak struna, nie miał najmniejszych szans obrony. Widzą państwo, ile już jest po regulaminowym czasie gry. Teraz jeszcze te kilkadziesiąt sekund przetrzymać. Od razu zaatakował Siadaczka. Zdecydowanie pomylił się Mosur, trafił Rafała Kubiaka, teraz niepotrzebnie chyba dwaj piłkarze Widzewa wybiegają do jednego legionisty. Gęsior spokojnie wybił, ale trafiła piłka do piłkarzy warszawskich. Jeszcze trzeba grać, jeszcze trzeba grać, choć już chciałoby się pójść do szatni, choć już by się chciało wznieść ręce w tym radosnym, najwspanialszym z możliwych geście. Wraca Rafał Kubiak za Jackiem Bednarzem. Dół dośrodkowanie do Keneta Zejgbo. Niebezpiecznie Zejgbo, po prawej stronie jest Jerzy Wojnecki. Do niego wychodzi teraz Terlecki i co jest? I jest Rafał Kubiak. Już wybijaj piłkę, chłopaku. Bardzo dobrze do Andrzeja Kobylańskiego. Przy nim jest tylko Piotr Mosur. Kobylański teraz może poczekać, chociaż środkiem pędzi Sławomir Sałaciński. Kobylański przetrzymuje piłkę po raz kolejny. Inteligentnie to robi. No nie, nie tak miał zagrać Rafał Kubiak. Piłka była spokojnie adresowana do Sławomira Sałacińskiego, ale ten teraz ma strasznie dużo miejsca, strasznie dużo czasu. Dwóch piłkarzy Widzewa w polu karnym. Sałaciński sam zdecydował się na przejście i tak bardzo był zmęczony, popychany przez legionistę. No ileż można grać, panie sędzio? Nie! Już nie można grać! Widzew! 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 Legia na kolana! Coś niesamowitego! Od 30 minuty meczu Widzew grał w dziesiątkę, bo sędzia wyrzucił z boiska Arkadiusza Onyszkę. A teraz legioniści mogą sobie poleżeć na widzewskiej murawie, a my wszyscy możemy się wyściskać i pogratulować sobie, a przede wszystkim tym wspaniałym, cudownym, genialnym piłkarzom, którzy raz jeszcze pokazali, że widzewski charakter to nie jest tylko gazetowe czy też telewizyjne stwierdzenie, że to jest to, czym ci piłkarze dysponują. W 56 minucie jedyną złotą bramkę dla Widzewa zdobył Piotr Szarpak. Widzew, grając przez godzinę w dziesiątkę, upokorzył, bo tak trzeba to określić, warszawską Legię. Zwyciężamy rywala 1-0 i tą radosną wiadomością żegnam się z państwem za uwagę. Dziękuję. Mikołaj Madej.